To była osobowość wybitna, bardzo życzliwy, bardzo rzetelny, bardzo skromny człowiek, który zawsze dbał o innych, nigdy nie myślał o sobie. Był osobą, której naprawdę należy brać przykład. Przez 27 lat, ciężkich lat, przeprowadził Kościół przez stan wojenny, przez te wszystkie sprawy związane ze zmianami politycznymi. Był to kapłan o wielkim sercu. Kapłan, który potrafił człowieka dostrzec. Z jednej strony, mówiąc o jego działaniu z sercem, jednak trzeba też powiedzieć, że to był jednak teolog. To był człowiek jak myślący. Jego wkład w rozwój kultu miłosierdzia Bożego jest niewątpliwy. Dzisiaj mówimy, że kult miłosierdzia Bożego rozwinął się dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, świętej siostrze Faustynie. A nie wspomina się o księdzu kardynale Franciszku, który ma niewątpliwy udział w tym rozwoju. Nie miał łatwego życia, bo przede wszystkim po księdzu kardynale Wojtyle prowadzić Kościół krakowski dalej w tych trudnych czasach, kiedy była to zmiana ustroju, zmiana polityki rządzie, upadek komunizmu i przejść w to wszystko, to nie były łatwe czasy. I żeby przez to przejść, żeby Kościół przeprowadzić, i żeby Kościół wyszedł z tego z twarzą, żeby był Kościół blisko ludzi, to ksiądz kardynał działał i był zawsze otwarty dla wszystkich. To był człowiek o takiej niesłychanej skromności i rzeczywiście krakowianie go chyba zapamiętają jako kogoś, kto w prostej sutannie przechodził wieczorami się po franciszkańskiej czy po plantach, rozmawiał z ludźmi, nie jako właśnie metropolita, książę kościoła, tylko jako zwykły ksiądz. I drugi taki obrazek to jak właśnie jako taki ksiądz w sutannie stoi wśród tłumu ludzi zgromadzonych pod oknem papieskim, w tych godzinach umierania Jana Pawła II. On po prostu wyszedł z Pałacu Apostolskiego, z jego mieszkania i zszedł do ludzi i stał razem z nimi pod oknem, w którym się pokazywał podczas pielgrzymek Jan Paweł II, rozmawiał z młodzieżą. I to rzeczywiście krakowianie mu zapamiętali. Właśnie takiego człowieka skromnego, który nie pokazuje tego swojego urzędu.